Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dziś spotykamy się, by omówić pewien typ chust. No wiadomo, chusty są dzianiną bardzo taką, którą każda dziewiarka chce posiadać. Jest to fajny prezent taki do zrobienia dla kogoś albo otrzymania. To też sprawia wielką radość. Chusta rozpoczynana od trzech oczek, od tak zwanego rogu. I ja tutaj mam dwóch przedstawicieli takich chust. Jedna wydziergana została przez Stasię i ona jest wydziergana ściegiem gładkim prawym. To jest taki typ chusty. Tutaj akurat ona jest bardzo duża. Uwaga, pokazuję. Ogromna, ogromna, ciepła, wełniana chusta. Jest dziergana jerseyem z techniką oczek podnoszonych. A rozpoczynanie tej chusty było właśnie takie samo, które ja Wam dzisiaj chcę pokazać i które na przykład ja tutaj wykorzystałam w tej dużo mniejszej chustce. To jest taka chusteczka w porównaniu z tą dużą chustą aztecką. A tu mam taką zamotkę szyjną, taką w sam raz w kolorze żółtym i ona była dziergana ściegiem francuskim, czyli zawsze oczka prawe. I do tego wydziergania takiej chusty, jakiejkolwiek, którą chcecie rozpocząć od rogu, od trzech oczek, kontynuować to dobieranie oczek, a na końcu z dużą ilością oczek zakończyć krawędź, rozpoczynamy od. Potrzebujemy włóczkę, druty i przyda nam się markę. No to lecimy z tematem. Nabieramy sobie trzy oczka. Dwa, i trzy. Odwracamy robótkę. No i tutaj przerabiamy trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. To jest drugi rząd. Trzeci rząd to jest, przekładam oczko brzegowe, robię jedno oczko prawe i z pomiędzy oczek, zobaczcie, wyciągam nitkę, przed ostatnim oczkiem wyciągam nitkę, okręcam ją sobie i zakładam na drucik. Oczywiście tutaj trzeba przez chwilkę być cierpliwym. Na początku robótki zazwyczaj tych oczek jest mało, to tam nam jeszcze nie wychodzi, jest, mam ją. To jest trzecie oczko i czwarte oczko. Jeżeli wyciągnęłam, jeżeli dodałam oczko poprzez wyciągnięcie z nitki pomiędzy oczkami, to by na podstawie różnych chust, które wykonałam, uważam, że dobrze jest przerobić to oczko na prawo. Czyli nie przekładać go jak innych oczek brzegowych, tylko przerobić, by była krawędź. Czyli tak, teraz mamy 2, 3 i 4. Ten marker, który tutaj u mnie jest w pogotowiu, dobrze jest sobie narzucić, by na przykład tutaj sobie przypiąć, by wiedzieć, że to jest ta krawędź, na której dodajemy oczko. Możemy dodawać na lewej krawędzi, możemy dodawać na prawej. I wtedy chusta nam się powiększa albo w prawo, albo w lewo. Efekt końcowy jest ten sam. Ważne jest to, jak byśmy były w każdej z tych sytuacji konsekwentne. Ta krawędź, na której nie dodajemy oczka, to ja po prostu przekładam. 2, 3. Szukam nitki pomiędzy, zobaczcie. Zawijam ją sobie na drucik i przerabiam jako oczko prawe. Jest. Zobaczcie, pojawiają mi się małe stringi. Już jest, jakiś trójkącik się robi. Czyli teraz przerabiam oczko prawe, bo jest to ta krawędź, na której dodaję oczka. 2, 3. 4, 5. Odwracam robótkę. Moją robótkę, ta włóczka to jest super soft w kolorze, właśnie w takim, zerknijcie. Tu są piękne kolory. W chuście to będzie fajnie wyglądać. I teraz tak, przekładam pierwsze prawe, drugie, trzecie. Szukam nitki pomiędzy, zobaczcie tutaj. Zakładam sobie na lewy drucik, przerabiam na prawo. Muszę to skontrolować, czy nie, nie wyszło mi dobrze. Przerabiam na prawo i oczko prawe. Odwracam robótkę. Już wiecie, że ta krawędź, która jest z tym dodawanym oczkiem, przerabiam sobie oczko, wszystkie oczka prawe. 2, 3, 4, 5 i mam szóste oczko. Czasami można dążyć do tego, by wykonywać
z każdej ze stron. Taki brzeg może w różne sposoby wyglądać. Można wykonywać małe pliski i-kordowe na brzegach. A tutaj się skupiamy na konstrukcji chusty od trzech oczek. 3, 4, 5. Zwalniam, szukam nitki, ciągnę, zakładam na drucik, przerabiam jako prawe i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę. Wszystkie oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Zobaczcie, zaczęłam od trzech, a już mam siedem. Przekładam sobie. Jak przełożę z nitką z tyłu, to powstanie mi taki brzeg, którym się mówi, że jest supełkowy. Gdy przełożę oczko brzegowe w ten sposób, będę miała brzeg tak zwany łańcuszkowy. Na potrzeby w filmie skupiamy się na tym powiększaniu chusty, więc ja mogę sobie raz tak robić. Ale spróbujcie przełożyć tak, będzie łańcuszek. Przełożyć tak, będzie supełek. No to niech będzie supełek. 2, 3, 4, 5, 6. Jestem czujna, szukam nitki, wyciągam, przekładam ją tutaj na drucik i przerabiam jako oczko prawe. Tak? I ostatnie oczko prawe. Zaczyna mi to wyglądać tak. Jeszcze pokontynuuję, by było troszkę więcej tego materiału szkoleniowego. Oczko prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam już 8. I teraz tak, pamiętacie, chcemy brzeg supełkowy, to robię w ten sposób. O tak się wkuwam i zaczynam przerabiać. To jest brzeg supełkowy. 4. Wchodzi mi inny kolor. 2, 4, 6, 7. Ostatnie oczko, jestem czujna, szukam nitki, ciągnę nitkę, obracam sobie. Obracam, coś mi tutaj nitka jest troszkę oporna. Nie chciałam za mocno ciągnąć. O tak, już mam. Oczko prawe i oczko brzegowe. Odwracam. Wszystkie oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Gdy wykonujemy chustę samymi oczkami prawymi, to zmiana koloru jest błogosławieństwem, żeby nie było tak nudno. Bo jakby dziergamy z jednobarwnej włóczki, czyli tak, brzeg supełkowy, to robię tak. Chciałobyśmy łańcuszkowy brzeg, to robię tak. Pamiętacie? A ja tutaj się skupiam na tym, żeby było supełkowo, czyli odwracam niteczkę z tej strony, oczka prawe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dochodzę do końca, wyciągam sobie tutaj nitkę, obracam, nakładam i przerabiam na prawo. Po turkusie pojawiają mi się tu takie zielenie już. Odwracam. Oczka prawe, wszędzie i dociągam, przerabiając oczko prawe dociągam, by brzeg był zwarty. Zwarty, ale jednak taki, z którego jak już później chusta zostanie namoczona, żeby się ładnie dała ułożyć. I ciach, i już mam tyle. Jeszcze przerobię ze dwa rzędy, żebyście zobaczyły, jak to wygląda. To miejsce dodawania oczka, widać tutaj. I według mnie to bardzo ładnie widać. Widzicie, jak fajnie to wygląda. No i tutaj mamy tę agraweczkę, która później już nie jest potrzebna, ale na początku, a w szczególności dla osoby początkującej, jest bardzo ważne, by konsekwentnie na zawsze tym samym brzegu dodawać oczko. Brzeg supełkowy, czyli robię tak. O tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czujna jestem,
Wyciągam, okręcam, nakładam i przerabiam. Jest. Mam. W ten sposób widzicie tutaj te już nie są takie stringi le krasnoludka, to już się robi taka flaga na maszt krasnoludkowy. Lecimy dalej. Przerabiam wszystkie oczka na prawo. To jest tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zaczęłam od 3, a już mam 11. Ostatni rząd będzie dobierania oczek. I tutaj dziergamy tylko oczkami prawymi. Oczywiście na takim fragmencie dzianiny się może dziać wszystko, co sobie tam zapragniecie i co sobie wymyślicie. Ważne jest zrozumienie zasady powstawania takiej chusty. Czyli tak, lecę do końca rzędu, jestem, wyciągam nitkę, widzicie, wyciągam ją, okręcam, zakładam na drucik i przerabiam na prawo. I oczko brzegowe. Odwrócę i myślę, że to będzie ostatni rząd tej mini robótki, pokazujący, jak rozpocząć. Przepraszam, tutaj przecież musimy przerobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Zobaczcie, teraz popatrzcie na to, co mi tu wychodzi. Zmieniają się kolory, czyli jest fajnie, czyli jest zawsze taka ciekawość, co za rogiem. I ta chusta, zobaczcie, zaczyna nabierać kształtu. Rozpoczynałam stąd i to jest ten tak zwane rozpoczęcie chusty od trzech oczek od rogu. Kontynuuję i to kontynuowanie, to dodawanie oczek kontynuujemy przez całą chustę do momentu, aż stwierdzimy, że wystarczy nam tej chusty. Wzorów możemy tutaj różnych używać. Jeżeli chciałybyśmy dziergać to jerseyem na przykład prawym, to dobrze jest sobie zostawiać krawędź z każdej strony, na przykład dwóch, trzech oczek ściegu francuskiego, a ten środeczek kontynuować tylko oczkami, tym ściegiem jerseyem, czyli po prawej stronie robótki prawe, z drugiej strony robótki, czy tej lewej, lewe oczka. I wtedy powstaje nam jersey, czyli chusta wtedy jest gładka. Zobaczcie. O ten ścieg mi chodzi, wtedy jest gładka. Tutaj jest ścieg francuski, czyli takie żeberka powstają. Wtedy dobrze jest mieć taką krawędź z każdej strony. Gdy tej krawędzi nie mamy, dziergając ściegiem gładkim prawym, ona będzie miała taką tendencję do delikatnego podwijania się. Tak jest, to jest taka uroda. Kto nie próbował jeszcze dziergania chusty od rogu, od tych trzech oczek. Zachęcam, bo to jest fajna przygoda. W szczególności, gdy weźmiemy sobie jedną włóczkę, na przykład wielokolorową, inną jednobarwną i wtedy bawimy się kolorami, oczkami podnoszonymi, zmianą kolorów. Też można doskonale się bawić. Tutaj większość zabawy załatwia za nas włóczka, czyli trzy oczka, druciki, chęci do tego są potrzebne. No i ta zawsze niebywała chemia i ciekawość, co będzie za następnym rzędem. Jeżeli dzisiejszy filmik podobał Ci się, zostaw nam łapkę w górę, komentarz i jak zwykle zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do bycia z e-dziewiarką, spotkań naszych na żywo. O tych spotkaniach zawsze piszemy na naszej stronie. Czyli rozpoczynamy chustę od rogu. Dziękuję bardzo.